Do końca świata i jeden dzień dłużej planuje grać wielka orkiestra świątecznej pomocy. By jednak mogło tak być, potrzeba wolontariuszy. Chętnych każdego roku jest sporo, ale koordynatorzy sztabów przypominają, że czas na zgłoszenia do kwestowania podczas przyszłorocznego 31. finału WOJSP dobiega końca. W samej pszczynie na ulicy Miasta z puszkami ma ich wyjść aż 80, a rejestrować mogą się do końca grudnia. Poprzez stronę i wolontariusz, tam wpisujemy numer naszego sztabu, czyli numer 733, jest to sztab miejski. Wtedy wpisujemy swoje dane, szkołę, miejsce pracy. Idzie to później do zatwierdzenia do naszego koordynatora sztabu. Trzeba wgrać także zdjęcie, które musi być wyraźne. I później Sztab Warszawski zatwierdza wszystkie dane i można już zostać wolontariuszem. Spotkanie mamy organizowane przed samym finałem. Wtedy rozdawane są identyfikatory, puszki, serduszka. Jest także lekcja bezpieczeństwa dla wolontariuszy, jak mogą się zachowywać, czego nie należy robić. 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po dwóch latach ograniczeń spowodowanych pandemią rozegra się 29 stycznia. Wiele imprez odbędzie się z tej okazji w plenerze, jak na przykład ta na pszczyńskim rynku. Zbliżająca się kolejna edycja najsłynniejszej orkiestry, Swoją Wyjątkowość, zawdzięcza również temu, że pieniądze będą zbierane dla wszystkich. Pod hasłem Chcemy wygrać sepsą. Gramy dla wszystkich małych i dużych. Środki zostaną przekazane na zakup sprzętu do diagnostyki sepsy. My wiemy, że jeżeli do 80 takich laboratoriów trafi nasz sprzęt e, drogi, ale doskonały sprzęt diagnostyczny, e, to każda godzina to jest 8% e, u, szansy, tak którą tracimy, jeżeli ta godzina mija, szansy urat uratowania pacjenta. I tak jak powiedziałem, pierwszy raz gramy dla wszystkich. A więc czy to są dorośli, czy to są bardzo e, mali pacjenci, ten problem dotyczy nas e, wszystkich. Będziemy chcieli się z sepsą rozprawić. Jak wynika z danych Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce szacuje się liczbę dorosłych hospitalizowanych z powodu sepsy na średnio 20 tysięcy w ciągu roku. Współczynnik umieralności wskutek zakażenia jest tak duży, że tylko szybka diagnostyka może zapobiec niechlubnym statystykom, do czego potrzeba najnowocześniejszego sprzętu.